Jeśli żyć ci będzie dane, skarby znajdziesz nieprzebrane. Siemano, jestem Savic, to jest oczywiście Hearthstone, a dziś, moi drodzy, raz jeszcze wybierzemy się na ranking, raz jeszcze, przepraszam, udamy się naszym zoolokiem w wersji niezmienionej, dlatego nie będę tutaj się bardzo nad nim pochylał. Troszeczkę zrobiłem, można powiedzieć, progres, na szczęście ten progres był, no, w tę przyjemniejszą stronę rankingu, to znaczy do góry. Tak ta talia się cała prezentuje, tutaj, jak widzicie, mamy oczywiście combo Herolda Pustki z Strażnikiem Zagłady, z Mal'Ganisem, mamy kombo nożownika tak naprawdę ze wszystkim, ale przede wszystkim z upiornym pajęczakiem, z chochlikozą, z czasami też załogowym szatkowikiem nerubiańskim jajem. Mamy kombo grubiańskiego sierżanta z nerubiańskim jajem. Mamy kombo nadmiaru mocy z nerubiańskim jajem, ewentualnie to znowu nadal ze wszystkim. Tutaj jeszcze pominąłem kombo nożownika z szefem chochlików, Argusa boostującego tokeny i wszystkiego, co tu się może dziać. No i to wszystko, można powiedzieć, wisienką na torcie, jaką jest klątwa zagłady przykryte. Jeden z moich, może nie powiem, że ulubionych kart, ponieważ wiecie dobrze, jaka moja jest ulubiona karta, ale jedna z takich, myślę, że bardziej ciekawych. Ranking, moi drodzy, 12 poziom. Zobaczymy, jak dalej nam pójdzie. Ostatnio udało mi się zaliczyć bardzo miłą serię zwycięstw, tym razem, a nie przegranych, no ale zobaczymy, jak pójdzie nam teraz. Co ciekawe, szczerze mówiąc, mało spotykam hunterów. To znaczy, na to, ile się spodziewałem facehunterów, jest ich naprawdę mało. To jest aż dziwne i w pewnym sensie nawet przerażające, że co się dzieje z naszą metą. Ale wow! Uter. Uter powinien być mimo wszystko znaczy, wiecie, generalnie dla zoo każdy matchup może być dobry i każdy matchup może być fatalny. Z taką ręką to wszystko jest piękne. Odrzucimy nadmiar mocy, moi drodzy, ponieważ paladyn raczej to nerubiańskie jajo będzie służyło nam do pozbycia się medibota, raczej to jajo będzie służyło do pozbycia się może nożownika jego, może jego trendowatego gnoma, jeśli to jest jakiś bardziej agro-paladyn. W każdym wypadku i wędrowiec pustki, i nerubiańskie jajo, i grubiański sierżant będą wspaniałe. Sowa może się przydać, jeśli będziemy bardzo chcieli wyciszyć tę boską tarczę tarczowego minibota. No to oczywiście wędrowiec pustki, on nie może, znaczy on może... Nie, nadal wędrowiec pustki. Zastanawiam się, czy nie rzucić od razu jajka i nie zagrać, znaczy nie być przygotowanym na tego, no właśnie, ekranowego minibota. Czemu ja zawsze ciągle mówię na jego tarczowy? Przepraszam bardzo. Tutaj nie wiem, czy jest sens wyciszania tego. Problem jest taki, że bardzo bym chciał, aby to nerubiańskie jajo... No i właśnie tu jest... jejku, tu jest strasznie dużo zagrań, niestety. Będziemy musieli wybrać możliwe, że to najmniej złe. Albo najlepsze, jak to można też ładnie powiedzieć. Okej, mamy opcję, żeby rzucić nerubiańskie jajo, w przyszłej turze go sklirować po tym, jak on zaatakuje. Fajna opcja, fajna, nie ukrywam. Mamy opcję, aby wyciszyć to i móc to sklirować tym wędrowcem pustki. Ja już wszystko bym się trzymał nerubiańskiego jaja i zrobił tak. Mieliśmy też opcję, aby grubiańskim sierżantem... Nie, bez sensu. Mogliśmy to wyciszyć, a później od razu grubiańskim sierżantem wpakować tutaj +2 ataku, zabić to, ale to bez sensu. On mi teraz zagra tak, on zaatakuje, dogra werbunek, skliruje tego wędrowca pustki i generalnie tyle. Albo to będzie ta piękniejsza opcja, kiedy nie zagra werbunka, przepraszam, nie umiem tego słowa. Tutaj będziemy tapać, więc zacznijmy od tapania, wiadomo, tapiemy zawsze na sam początek tury. Załogowy szatkownik będzie bardzo ładną czwóreczką w przyszłej turze. Sklirujemy to, moi drodzy, sklirujemy również... Również to, myślę, nie ma potrzeby zostawienia tego. W przypadku Paladyna to jest klasa, w przypadku której musimy grać wokół AoE. Znaczy, powiecie mi, że w przypadku każdej klasy musimy grać wokół jego danego klasowego AoE, ale tutaj, znaczy, ale po pierwsze nie w przypadku wszystkich deków, na przykład w przypadku drugiego Zoni musimy, w przypadku Huntera nie musimy i tak dalej. Tutaj jedyne, co będzie naszym problemem, to będzie konsekracja, ewentualnie quality konsekracja. Okej, Zrobimy tak, ponieważ on tego Herolda pustki nie zabije, ale w sumie i tak nie dostanę z tego demona. To może być najlepszy blef w moim życiu, który się skończy troszeczkę fiaskiem. Ja myślę, że załogowy szatkownik mi się tutaj podoba. Co on może rzucić za 5? Może rzucić mi Belchera. Czy on zabije tym to? Zabije? Zabije tym to? Myślę, że zabije tym to. Zrobimy sobie tak. Jeśli rzuci mi Belchera, jeśli rzuci tego śluzożera, który, wiecie, po sklerowaniu tego rumeńskiego sierżanta będzie problematyczny, to zrobimy sobie tak, że po prostu pacniemy Heroldem Pustki w tego Belchera, dobijemy go klątwą zagłady, dzięki czemu będziemy mogli jeszcze przyzwać demona, zabić go i będzie fantastycznie. Tu będzie wyciszenie, fajnie, ponieważ... albo nie będzie wyciszenia? Okej. Okej. I będzie clearował tego grumeńskiego sierżanta, albo Herolda Pustki. Zastanawia się nad tym na pewno w tym momencie. Nie wiem, czy nie clearowanie jest dobrym pomysłem, tym bardziej, że ja stopdykowałem właśnie demona, którego chciałem. No i tutaj mamy znowu dwie opcje. Jest opcja z klątwą zagłady, jest opcja po prostu z szatkownikiem i chyba opcja z szatkownikiem mi się troszeczkę bardziej podoba. Mogę szybko od biedy też wyciszyć tego ekranowego minibota, ale... Znaczy wiecie, po to gram te dwie sowy, więc tutaj to nie będzie, myślę, że jakaś duża strata tego silensa. To, czego jestem pewien, to to, że będę atakował tak. Tak, żeby on poczuł ten dotyk pustki, bo to na pewno miły dotyk. Nie, pewnie nie. Albo mogę zagrać chochlikozę na nim, ale wtedy będę się prosił o konsekrację. Konsekrację, wtedy rzucić coś za 4. Poczekajcie, jeśli zrobię chochlikozę tutaj, zabiję to. Albo, no tak, zabiję to, powiedzmy. Jak nie zabiję, no to będę kombinował. Tam pacnę to, zabiję to, będę miał same jedynki na stole. Będę mógł tam jeszcze ewentualnie tapnąć, on to zabije, konsekracją, wszystko przeleci. Strażnik zagłady, tu będzie miał 4 obrażenia, za 2 punkty many coś będzie mógł wyrzucić. Ale wymuszę tą konsekrację, mi się taka opcja podoba, mam nadzieję, że to zabije tylko. Okej, udało się, pac, nie będziemy tapać, nie będziemy, nie wiem, czy jest sens wyrzucania tej monety już teraz. Nie potrzebuję jakoś bardzo kart, mam naprawdę wszystko, czego mogę tylko chcieć. Jeśli on to chce przelecić konsekrację, a to jest stół, który się wręcz prosi o konsekrację, to fajnie, bo nic nie wyrzuci. Ja dostanę Doomgarda, no właśnie, ja dostanę Doomgarda, za którym będzie mógł polecić załogowy szatkownik. Ja nie wiem, czy on może sobie poradzić z tym Doomgardem. Jedyną opcję, jaką widzę, to byłoby Equality. Ale to było dosyć słabo spożytkowane Equality, na jedną kartę, co prawda. Okej, może też pacnąć tego Doomgarda, fajnie, bardzo fajnie. Okej, my tu będziemy tapać i wyrzucać całego szatkownika, tak mi się zdaje. Tak, plan się chyba nie zmieni. No nie wiem, czy jest sens rzucania klątwy zagłady na rekrucie, myślę, że nie do końca. Tap, nożownik jest fajny. Nożownik z tą chochlikozą będzie świetną odpowiedzią na jego werbunek. Wtedy tych 5 obrażeń w twarz sobie, no, nie odpuszczę. Nożownik z chochlikozą bardzo fajnie, tym bardziej, że nie musimy czekać z tym kombem, mamy już wystarczająco many, on jeszcze nie zagrał żadnego werbunka, przepraszam, nie wiem pojęcia, jak to się odmienia. Pacnie w Doomgarda. Pacjent w szatkownika, nie w Doomgarda, oczywiście. To jest, wiecie, też kolejne 3 obrażenia w twarz, które on bierze. Czy ja tak lubię grać z ogiem, to ja nie wiem, szczerze mówiąc, ale na pewno wiecie. Dzień dobry. Nie wiem, czy klątwa zagłady to jest odpowiednią opcją. Jakąś opcją jest. Mogę zagrać tak, nożownika, klątwę zagłady, to co powstanie z klątwy zagłady. Pewnie tam zesnajpi tego rekruta. Jak nie zesnajpi, no to trudno. No oczywiście tutaj mogę dostać fantastycznego demona fatalnego. Gorzej, że będę troszeczkę znowu wpasowywał się w konsekrację, nie chcę ukrywać. Myślicie, że on ma drugą konsekrację spośród 10 kart? Ja myślę, że nie. Myślę, że klątwa zagłady na nim jest ok, a przepraszam, najpierw zagramy nożownika. A może bez nożownika po prostu może klątwę zagłady na nim i pacniemy w twarz. Wolę tego nożownika na kombo z chochlikozą zatrzymać, czyli tapniemy teraz. Okej. Klątwa zagłady, spróbujemy dostać jakiegoś super turbo hiperdemona. No to luzik, to się będzie za to brał. Pacniemy go w twarz, nie ma myślę, że sensu tutaj... Klirować tego rekruta. Jeśli on ma konsekrację, to ma tę konsekrację, trudno, kolejną. Dzięki temu przynajmniej już w końcu będę mógł zarzucać stół jak nienormalny. Poza tym, przed chwilą użył piromanty. Albo ma drugiego w ręce i był taki pewny, albo po prostu poczuł zagrożenie, a w przypadku 9 życia przeciwko Zo, ja bym czuł zagrożenie. Taki lekki, wiecie, oddech na plecach. Pacnie, zobaczymy, co z tego wyleci, bo od tego bardzo dużo zależy, żeby to tylko nie miało jednego życia. Okej. To jest spoko. Możemy teraz właśnie zagrać nożownika z, po pierwsze, chochlikozą. Tak, umieć to jabłko na swojej głowie. Z chochlikozą i koinować jeszcze szefa chochlików. Chochlikozę zagramy sobie... Znaczy nie ma chyba znaczenia, czy tu, czy tu. A ja wolałbym nie aktywować tego jego załogowego szatkownika jeszcze. chyba że to będę musiał zrobić, krótko mówiąc, przez te noże, ale widzę, że już nie. Ok, jeden nóż fajny, drugi nóż fajny, trzeci nóż też fantastyczny, nie będę naprawdę tutaj narzekał. Ja bym mimo wszystko to wyciszył i to zabił od razu, aby odciąć go od jakichkolwiek opcji. To jest stół, który się prosi o konsekrację. Bierzmy pod uwagę jednak, że on ma tylko dwie karty w ręce. Zły trade, nie popatrzyłem. Mały błąd, ale myślę, że nie, wiecie co, to był dobry trade. I tak bym pomiędzy chochlikiem tradeował, bo jeśli ma tę konsekrację, to wolę mimo wszystko, aby ten bokser cienia chociaż jeden został. Jeśli mówiąc o tym, że bokser cienia jest w jakimś sensie opcją kontrą na jego właśnie Lion Hands, znaczy kontrą taką, można powiedzieć, średnią, ale zawsze. Już nie mówiąc o tym, że zaraz pojawi się Mal'Ganis, który z tych niewinnych jedyneczek zrobi solidne bydlaki, można powiedzieć. No tak to widzę, że będzie tutaj Mal'Ganis i jeszcze rzucimy płomiennego chochlika. Bo on będzie musiał znaleźć i BGH-a, i konsekrację, to jest możliwe. No dobra, okej, no to zróbmy tak. Znaczy i tak, nie mogę dorzucić, bo już przekroczyliśmy wszelkie tutaj te... Ja w ogóle mam Lethal, dobra, przepraszam. Nagadałem, a widzicie, tutaj trzeba czasami... Trzeba czasami bardziej patrzeć na to, co was przeciwnik obserwuje. To jest czasami też mój błąd, że myślę, że czasami za mało agresywnie gram tym zoo. Mimo wszystko to jest w jakimś sensie też agrodek, to jest deck, który bazuje na kontroli na stole, fakt, ale oprócz tego, oczywiście zagrałem sobie jeszcze jeden mecz, ale oprócz tego też trzeba mimo wszystko czasami, wiecie, obudzić w sobie ten chociaż cichy, ale zawsze zew facehuntera. Więc czasami trzeba po prostu troszeczkę bardziej pójść w twarz. Ale generalnie w Hearthstone trzeba wiedzieć, kiedy iść w twarz, a kiedy zawsze trzeba tradeować. Na przykład w przypadku facehuntera zawsze trzeba tradeować. Wow, jeszcze jeden paladyn, no dobra. No czyli znowu można powiedzieć, znowu będziemy grali wokół konsekracji. Już mamy, myślę, że... Nie pamiętam, jaką mieliśmy ostatnią rękę. Mieliśmy fantastyczną rękę. Mieliśmy, tutaj sobie odrzucimy to wszystko. Mieliśmy nerubiańskie jajo z grubiańskim sierżantem. I tam jeszcze chyba coś. Ale taka ręka też nie jest zła, nie będę narzekał. Pierwsza tura, druga tura, koń, trzecia tura, jeśli dostanę jakiegoś superdemona. Gorzej, że ten pomienny chochlik tak smutno ginie od tego jego ekranowego minibota. Może wokół tego ekranowego minibota grając powinienem zagrać upiornego pajęczaka. No właśnie, ale dobra, nie ma nadal jakiejś totalnej masakry. Jest nerubiańskie jajo, jest bardzo przyjemnie. Rzucimy je w następnej turze. Tak. To chyba drobny błąd, że... Znaczy mogłem, będąc właśnie przygotowanym na tego ekranowego minibota, zagrać te upiorne pająki. Bo one mimo wszystko lepiej... Tik tak. No dobra, no to w takim razie będę zmuszony do tej... nie chochlikozy, tylko właśnie chyba do tego Argusa. Dostałem drugiego Argusa, więc spoczo. On będzie rzucał mi werbunek w następnej turze, więc ja muszę zabić tego nożownika, tutaj nie ma nawet o czym mówić, więc ja muszę go zabić po prostu. Szkoda tylko, żeby to jest bez jakiegoś łomba komba i w ogóle wybuchów, pocisków, ale muszę go zabić, bo werbunek bym po prostu mi tutaj nieprzyjemne rzeczy zrobił. Znaczy on nadal zrobi nieprzyjemne rzeczy, ale z nożownikiem byłby jeszcze gorszy. Okej, clearuję. Nerubiańskie jajo ode mnie, czy Herald Pustki ode mnie? Chyba nerubiańskie jajo. Nie, bo nerubiańskie jest za wolne, myślę. Herald Pustki, dlatego. No i klirujemy niestety to. Troszeczkę się boję tego kwatermistrza, bo jeśli teraz pojawi kwatermistrz, to będzie ciężko nam, krótko mówiąc, będzie ciężko. Nadal może się pojawi ten kwatermistrz, ale widziałem, że on chyba nie. Okej, jest wsparcie, czyli nie będzie kwatermistrza, bardzo fajnie. Tutaj nie ukrywam, że nasz... O losie! Żartujesz sobie? Jak tu będzie kwatermistrz, to ja zginąłem. To w sensie to ja... W momencie, jeśli on ma teraz kwatermistrza w ręce, to jesteśmy już po grze, krótko mówiąc. Zrobimy sobie... Czekajcie, gdzie ja bym chciał porzucić Argusa w następnej turze? Bo to jest tylko teraz kwestia. To, że wyrzucam nerubiańskie jajo i szefa chochlików, to jest chyba oczywiste. To, że traduję za jednego z tych kolegów, to też jest oczywiste. Pytanie tylko, gdzie chciałbym tego szefa chochlików wpasować. Chyba po prawej, nie po lewej. Dobrze cię widzieć. Weź, wyluzuj. Szef chochlików, znaczy chyba po lewej. Znaczy to jak teraz ich znaczy to ma znaczenie, bo to też te chochliki będą się spamić po prawej stronie, więc to ma znaczenie. Nerubiańskie jajo po środku, ale jak on go skliruje... Chyba tutaj chciałbym mimo wszystko zagrać, żeby Argusa móc zagrać między te dwie postaci. Bo on, trzeba pamiętać, że szef Chochlików wszelkie takie, wiecie, tokeny... Nie rób... O, no właśnie powiedziałem, to jest pograne w tym momencie, tak naprawdę. Takie combo przeciwko Zoo, gdzie on ma 3, 6, 9, 12, 15, 18 obrażeń na stole w piątej turze i ja nie mam opcji, aby się tego łatwo pozbyć, chyba że nie wiem właśnie co, właśnie nie wiem co jeszcze, no, nie wymyśliłem tego mojego planu awaryjnego. Okej, musimy zrobić tutaj jakieś czary. To jest właśnie moment, kiedy w Hearthstone należy zacząć czarować, tak mi się zdaje. Zagrałem sobie Arwańca Argusa mimo wszystko tutaj. Chyba. Bo w ten sposób będziemy mogli... Znaczy mogę zagrać tutaj w sumie. Przykro mi. No myślę, że też jest trochę przykro, nie chcę ukrywać, bo to jest tak fatalna sytuacja. Myślę, że mogę spróbować dostać Mal'Ganisa z tej klątwy zagłady, bo tauntowanie mi nic nie da. Rzucę taunta tutaj, to tak, jeden, drugi, ale on teraz trzeci, czwarty zabija mnie, bez problemu nawet. Rzucę kolejną prowokację, nadal myślę, że mnie zabije, bo jest raz, dwa... 3, 4, 5... Tak, zabija mnie idealnie, więc rzucenie prowokacji tutaj nie ma sensu. No to krótko mówiąc, patrzcie jak się dostaje Mal'Ganisa. Go! Mal'Ganis, 3, 2, 1. Albo nie. Okej. No dobra, no moi drodzy, to był właśnie jeszcze z jednym werbunkiem mógłbym sobie jakoś poradzić, tak? Mógłbym coś tam pokombinować, jakoś tam wrócić do tej gry. Ale podwójnym werbunkiem, jeszcze jednym rekrutem, którego on sobie tam gdzieś dosłał po drodze, no było ciężko, szczerze mówiąc, było ciężko. Drobny błąd, myślę, że na tym początku gry odebrał mi jakiekolwiek szansa na wiecie, powrót do tej gry potem właśnie... Ojej, aha, okej, ostry milion to był, to przepraszam, nie, akurat odwróciłem wzrok. Ale na drugi raz będę patrzył, obiecuję, jak będziesz mowa, serio, będę patrzył. Ja jeszcze raz oczywiście wam pokażę talię dla przypomnienia, ale tak jak powiedziałem, ten drobny błąd, to są takie, wiecie, drobne błędy, które w grach właśnie takich jak ta, gdzie wasz przeciwnik no, dostaje jakąś kosmiczną rękę, te drobne błędy właśnie odbierają wam jakąkolwiek opcję powrotu na ten stół. Jak się bym dostał gdzieś tam po drodze nożownika do tych pajączków, no naprawdę to mogłoby być jakoś tam lepiej. Znaczy nie do pajączku, bo wtedy musiałem zagrać Argusa, żeby zabić jego nożownika. Ale się bym wtedy dostał mojego nożownika, jego zagrał, jeszcze tam jakąś chyba dwójkę, nie wiem czy jakoś miałem w ręce. No generalnie ta gra mogła zupełnie inaczej wyglądać, tutaj dużo zależało bardzo od tego co on dobrał. Miał tego karnowego minibota na początku, miał dwa werbunki, miał jeszcze kwatermistrza, więc... okej, dobra, koniec tłumaczenia, się po prostu przegraliśmy, ale tylko wam tłumaczę, że myślę, że tutaj mało zależało od tego jak ja zagrałem, tylko ten jeden tam błąd może z tym pajączkiem był bardziej znamienny, krótko mówiąc. To jest ten deck, tak jak mówiłem na początku, moi drodzy. Polecam go bardzo dużo się uczycie. Szczególnie to, na co chciałem zwrócić uwagę, to można się tym deckiem nauczyć jednej rzeczy, która, co ciekawe, występuje tak naprawdę tylko w Zoo. To znaczy pozycjonowania postaci. W innych dekach bardzo małą rolę odgrywa to, czy zagram tę postać po lewej, po prawej, na środku, czy jak. Generalnie, jeśli pozycjonujemy postaci, to gramy wokół jakichś ramowali, innych klas, czy czegoś tego typu. Ładna jest ta klątwa zagłady, prawda? To grając wokół remowali. Tutaj musimy grać zarówno wokół remowali, jak i przygotowując się na takie karty jak Wilkoralfa, jak obrońcy Argusa, jak na przykład coś, co wypadnie z całego szatkownika. Zawsze umieszczamy go na środku postaci, gdyby wypadło coś, co bufuje postaci po lewej i po prawej, takie jak Wilkoralfa, bo to też jest za dwie many. No i generalnie tutaj trzeba dużo myśleć przy tym deku, dlatego go polecam, bo jest z miłą odskocznią od deków, które mają jedną taktykę zawsze, na przykład na pójście w twarz. Zgadnijcie, o jakim deku mówię. Dobra, moi drodzy, to był ten dek, to było nasze starcie na 12 poziomie rankingu. Będziemy walczyć dalej. Dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!